Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Do końca jesiennych zmagań w drugiej lidze pozostał tylko tydzień. 0-3 z GKS-em Bełchatów. W poprzedniej kolejce remis 1-1 z Olimpią Elbląg oczywiście. Natomiast gospodarze tutaj przy ulicy... Płonka, błąd, przejmuje piłkę Rogala, pierwsze uderzenie, niepewna interwencja Solińskiego, ale łapie piłkę. Katowiczanie muszą z konieczności grać w 10, a za chwilę wejdzie Sebastian Olszewski z numerem 14. Formacją obronną, a pomocą rozwoju, także mają tutaj przestrzeń do rozegrania piłki. Płonka ruszył teraz Mońka, będzie chyba wrzucał w pole karne, zamieszanie Wrzesień, ale niecelnie. Paszek ładnie teraz urwał się lewą flanką, zszedł do środka. Paszek cały czas przy piłce, indywidualna akcja obok bramki, jednak ten strzał. Zera, mecz derbowy z Rowem. Wrzesień wchodzi teraz odważnie i będzie gol, nie ma gola. Kamiński na pewno wyróżnia się wysokim wzrostem, to go charakteryzuje, co pomaga mu też w grze. Tymczasem mamy przewinienie i będziemy mieli 11. Arbiter Paweł Kukla, tymczasem rozpędza się Kwiatkowski, gol! Jednak Kwiatkowski pokonuje Solińskiego i od 45. minuty spotkania błękitni prowadzą w Katowicach z rozwojem 1-0. Mamy zmiany, jeżeli chodzi o drużynę z Katowic, dwie ofensywne zmiany. Damian Niedoja to także drugi z zawodników, weszli za Baranowicza i za Kamińskiego. Przy piłce ruszył teraz odważnie Baranowski przedziera się teraz środkiem pola, uderzenie swoich rywali. Płonka, Wrzesień, teraz jest w polu karnym, Wrzesień odbija piłkę, Rzepecki, jeszcze szansa i gol! 1-1, Daniel Paszek, on jest w takich sytuacjach nieoceniony, gdzieś tutaj się znalazł nagle w polu karnym i daje bezcennego gola w tej sytuacji. Złe zachowanie na pewno defensywy błękitnych, bo tutaj nikt nie upilnował skrzydłowego rozwoju. Póki co jedni i drudzy nie prezentowali jakoś znakomitych umiejętności rozgrywania piłki w stałych fragmentach, ale teraz wywołało Miński. Długi teraz, dokładny przerzut, jest Wrzesień znowu uderza z ostrego kąta, troszeczkę stanęli, a błękitni ruszyli odważniej, Kurbiel! Wszyscy czekają na to dośrodkowanie, Lazar, dobrze bita piłka i gol! Damian Niedojad, 2-1! Jakby powiedział trener Andrzej Strejlał, doskonałe, wspaniałe dośrodkowanie na głowę napastnika rozwoju, a ten w 64. minucie spotkania daje prowadzenie gospodarzom. Płonka wygrywa pojedynek z Baranowskim. Niedojad jeszcze leżąc sobie podał do Września. Kolejna okazja, Lazar powstrzymany. Paszek znowu w tańcu z piłką. Przejmuje ją Mońka, będzie jeszcze okazja, Niedojad mógł tutaj po raz drugi. Energii, Wrzesień rusza lewą flanką, idzie mu w sukurs Paszek w polu karnym, Niedojad i Lazar, Wrzesień, piękne uderzenie, piłka zmierzała na krótki słupek. Wrzutka w pole karne, sięgnął tam piłkę Ogrodowski, ale tylko ją lekko strącił, poprawka jeszcze Kwiatkowskiego. Będzie za chwilę kolejna zmiana. Patryk Włóka przygotowywany w ekipie błękitnych. Lepiasz teraz wyciągnął piłkę na wślizgu. No, otrzymuje od Adama Topolskiego. Tymczasem Paszek. Kolejna okazja dla rozwoju, skrzydłowy Katowiczan zagrywa do Września. Wrzesień i gol! 3
jednego, to jest chyba decydujący cios w tym spotkaniu. Paszek do września i w 79 minucie Katowiczanie wygrywają 3-1. 82 minuta spotkania. Lazar Płonka. Shimura w środku pola. Kwiatkowski nie zdecydował się na uderzenie z dystansu, nie miał miejsca. Teraz dopiero, ale Soliński łapie piłkę w koszyczek. Sporo miejsca w środku pola, dobre, dokładne zagranie do niedojada. Nie opanował zbyt dobrze tej piłki, ale oddaje jednak strzał. Jeszcze zamieszanie, Lazar, i piłka wędruje nad poprzeczką. I dać jeszcze nadzieję na korzystny rezultat. Zobaczmy uderzenie kąśliwe. Płonka. I jeszcze Katowiczanie zerwali się do ostatniego ataku. Płonka pośliznął się. I to jest ostatni gwizdek arbitra Pawła Kukli w tym spotkaniu. 3-1. Rozwój Katowice pokonuje błękitnych Stargard.